chciałabym, żebyś opowiedział o tym, jak wyglądało staranie się o rolę Walka, o rolę w Furiozie, bo jest to film, który zanosi się na to, że będzie bardzo ważnym punktem w Twojej karierze i super, bo chwilę czekaliśmy na Twoją większą rolę w kinie. Mówisz, długo czekałem na taki film i takiego bohatera, iście hollywoodzka historia. Opowiedz od początku, proszę, jak to wyglądało, czy był casting, bo też trzeba powiedzieć, że bardzo ciekawa obsada, taki nieoczywisty wybór aktorów. Nieoczywisty w takim sensie, że jak widzimy ich metamorfozy, no to dla samej przyjemności dla oka nawet warto będzie pójść i zobaczyć, jak Wy się tam wszyscy zmieniacie, bo i Ty, i Weronika Książkiewicz, i Mateusz Damiński. Fajne metamorfozy. Opowiadaj. Tak, ja bym powiedział, że to są takie gruntowne metamorfozy. To nie jest tak, że po prostu ktoś pofarbował sobie włosy albo zrobił sobie inny makijaż, czy nie wiem, jakoś to wszystko w kostiumie wygląda, tylko naprawdę to są takie od środka zrobione metamorfozy. Takie metamorfozy, nad którymi pracowaliśmy wiele miesięcy. To było poruszanie się. Chyba masz spotkanie z Weroniką, to ona też się bardzo ciekawe rzeczy opowie na ten temat, bo ona w ogóle miała, w ogóle pracowała nad swoim ruchem, że jakby ta postać wychodziła z ruchu od niej. Ona też się pięknie zmieniła, chociaż pamiętam Weronikę na castingu, no i po prostu pozamiatała, no naprawdę pozamiatała. No to opowiadaj o tym castingu, bo właśnie jestem bardzo ciekawa, nigdzie nie znalazłam tych opowieści. No nie, rzeczywiście nigdzie o tym jeszcze nie mówiłem, ale czasami zdarza się tak, że od samego początku jestem mocnym kandydatem do jakiejś roli. To nie znaczy, że muszę dostać tę rolę, ale od początku jakby wiem, że jestem bardzo poważnie brany pod uwagę i tak było też tym razem i dostałem scenariusz, co rzadko się zdarza, więc szybko od razu przeczytałem ten scenariusz w nocy, no i byłem mega podekscytowany, bo nie mogłem zasnąć całą noc i myślałem sobie, no nie, no po prostu to jest taka rola, że nawet trudno ją sobie wymarzyć, że trudno sobie, wiesz, jak czasami jestem pytany, jaka byłaby moja rola marzeń, to nawet takiej roli bym sobie nie wymyślił jak ta. Więc pomyślałem sobie, kurczę, to po prostu muszę zagrać. To po prostu muszę zagrać. I już idąc na casting, obejrzałem jakieś filmy o chuliganach, gdzie zacząłem czytać w internecie, co i jak, o co chodzi. I poszedłem na zdjęcia próbne na Chełmską, do naszej wytwórni. No i wiesz, przez to, że mi tak bardzo zależało, to no, byłem trochę spięty. Byłem trochę spięty, ale reżyser Cyprian Oleński jakby zaczął ze mną rozmawiać, no i trochę się poznaliśmy. Mieliśmy czas, żeby się tak, wiesz, zluzować i dopiero po jakimś czasie zacząłem grać te scenki. No i rzeczywiście poczułem, że jakby, że tak, że ja to czuję, że to jest dla mnie postać, że to jest właściwie skrojona dla mnie postać, no ale wiesz, jak do tego przekonać innych, jak do tego przekonać reżysera, jak do tego przekonać producentów. To jest szalenie trudna sztuka. Casting to nie, to jest taka niesprawiedliwa trochę ocena od danego dnia. Bardzo dużo zależy. No ale wtedy mi poszło świetnie. Poszło mi naprawdę dobrze na tym castingu. No i bardzo się ucieszyłem. No i zadzwonił do mnie Cyprian po chyba 3 miesiącach, a miał zadzwonić po miesiącu. Ja już odpuściłem temat, pomyślałem sobie, no trudno, no nie wygrałem jakby. No trudno, żałuję, pewnie wybrali kogoś innego. A długo mnie zwodzili, co też jest stresujące, wiesz, że ja dostaję co jakiś czas telefon, że tak, że jestem, myślą o mnie, myślą, że jestem brany bardzo poważnie pod uwagę. No i co z tego, no? No i co z tego? No i w końcu dostałem tę rolę i potem był kolejny etap castingów, czyli wybranie tej głównej roli kobiecej. I często jest tak, że aktorzy muszą być do siebie w odpowiedni sposób dopasowani. No i rzeczywiście jak spotkaliśmy się z Weroniką na castingu, no to kurczę, była petarda. No, oprócz tego, że Weronika ma w sobie coś takiego, że łączy jakąś taką kobiecość z czymś takim bezpośrednim, z jakąś taką siłą. Ona nawet ma w sobie trochę taką dresiarę. Umie odnaleźć sobie taką dresiarę i to nie jest takie udawane, wiesz, że ona coś nadgrywa, tylko... To zdecydowanie jest coś, co powinnam jej zacytować. Ma w sobie dresiarę i to nie jest udawane. Ale wiesz, ma w sobie taką dresiarę, a jednocześnie ma w sobie klasę. Ma w sobie też kobietę z klasą i czegoś takiego chyba poszukiwał Cyprian i jeszcze bardziej to w niej wyciągnął. Weronika jest... To jest osoba, która wie, czego chce. To jest osoba, która idzie po swoje. To jest osoba, która, wiesz no, z którą czasami nie jest lekko.
ale też jest duża satysfakcja zawodowa, no, pracy z nim. Na tym castingu, jak się spotkaliście, to pewnie Cyprian Oleński szukał jakiejś fajnej energii między wami, a wy przecież graliście wcześniej w spektaklach, ale nie taką relację. My się znaliśmy trochę z innej bajki, no. Bo to jest tak, że w teatrze komedia gramy w spektaklu Seks, Miłość i Podatki i tam też gramy kochanków. Tylko to wszystko jest tak z przymrużeniem oka, zrobione na dużym dystansie. I to jest zupełnie inna relacja niż taka relacja w filmie, która jest naprawdę bardzo głęboka, bardzo silna. Nam zależało naprawdę, żeby to była ogromna namiętność, żeby to była wielka, wielka siła uczucia. Bo to uczucie właściwie popycha tych bohaterów do działania. My w ogóle z Weroniką spotykaliśmy się już wcześniej na castingach. Gdzieś tam byliśmy parowani do innych projektów i jakoś się nie udawało i tym razem spotkaliśmy się razem i, no, i było super. To jest też wyjątkowy projekt pod tym względem, że on miał o wiele więcej dni zdjęciowych, że właśnie tak jak mówiłeś, znaczy wiele więcej, tam było 40 czy 50? 50 chyba dni. Prawie 50 dni zdjęciowych bez jednego dnia, no to naprawdę dużo jak na takie kino, to bardzo dużo. Powiem naszym widzom, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że u nas to jest średnia ilość dni zdjęciowych to jest 30 na film. No właśnie, oprócz tego dwa razy tyle. Wiem, że ty przez pół roku przygotowywałeś się na siłce, ćwiczyłeś sporty walki, tak? Więc to widziałam też, no wszyscy się zmieniliście, ale oprócz tego były też takie przygotowania merytoryczne, mieliście spotkania z chuliganami, bo o tym środowisku opowiada film. Jestem ciekawa, jak ty podchodzisz do takich spotkań, z jakim nastawieniem idziesz, bo masz możliwość zetknąć się ze światem, z którym w normalnych warunkach nie miałbyś raczej szansy się spotkać i pewnie byś nawet jakoś specjalnie nie dążył. Możesz się z nimi spotkać, możesz z nimi porozmawiać. Czego oczekujesz po takich spotkaniach i co wyniosłeś w ogóle z tego spotkania dla siebie jako aktor i jako człowiek? Ja robię wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje, miłego, grzecznego chłopca. No i... chyba tacy ludzie, którzy gdzieś tam są w temacie, mogą mieć do mnie trochę dystans na początku. I takie też miałem wrażenie, że rzeczywiście oni tak najpierw sobie tak trochę badają, obczajają, kto ty jesteś, co to jest w ogóle za typ. No ale w pewnym momencie, wiesz, jeżeli też traktujesz ich normalnie, jeżeli rozmawiacie po partnersku, jeżeli ty się otworzysz, to też mam wrażenie, że oni się otwierają. No i ja sobie poznałem tych chłopaków i oni są super. No naprawdę nie powiedziałabyś, że są chuliganami, że niektórzy mają wyroki, czasami bardzo, bardzo poważne wyroki za poważne przestępstwa, bo są często przemili faceci, z którymi można było normalnie porozmawiać, pośmiać się, powygłupiać, którzy byli otwarci i którzy... przez to, że mi zaufali, opowiadali mi różne swoje historie, trudne historie życiowe i też ja jakby rozumiem ich, dlaczego oni jakby tak funkcjonują. No często oni po prostu dorastali w określonym środowisku. Często to było naturalne, że oni jakby, mając takich kolegów, jakby szli w to i wiesz, potem jest, pojawia się ta adrenalina związana z tymi wszystkimi awanturami, no i to wciąga jak narkotyk. Ja nawet podczas kręcenia sceny ustawki, awantury, kiedy naprzeciwko mnie było 30 nabuzowanych byków, no to ja wiedziałem, że nic mi się nie może stać, bo pamiętam takie hasło, że wiesz, ostrożnie uważać na aktorów, żeby aktorom nic się nie stało. No ale mimo wszystko, jak czułem naprzeciwko mnie ten testosteron naładowany, no to ja już wtedy czułem emocje, no naprawdę czułem siłę, czułem ścianę, z którą muszę się zderzyć. No i to było rzeczywiście ogromne emocje. Do tego filmu się bardzo ostro przygotowywałeś fizycznie, ale w takim kierunku, no, że właściwie każdy facet byłby zadowolony, jakby miał takie zadanie, bo jednak dobrze wyglądałeś. A gdybyś musiał przytyć do roli 20 kilo na przykład? Na pewno byłoby mi dużo trudniej. No, mój organizm jest taki, że co zjem, to w ogóle nic nie widać, mogę jeść co chcę o każdej porze dnia i nocy. Kiedy zacząłem trenować, kurczę, to na początku jesteś trochę taki, myślisz sobie, Jezu, ale długa droga przede mną. Widzisz tych wszystkich ludzi doskonale zbudowanych i widzisz siebie, takiego szczypiora. No i pamiętam, jak zapytałem mojego trenera, słuchaj, może powinieneś mi rozpisać jakąś dietę, jak ja powinienem się odżywiać, co powinienem jeść, w jakich godzinach, w jakich odstępach, bo widzę, że tutaj chłopaki tam mają odpowiednie rzeczy, co i jak, wszystko patrzą, zbliżą kalorie. On mówi,
Mateusz, po prostu jedz dwa razy tyle, co jesz. Jedz, co chcesz, na razie jedz dwa razy tyle. No, u ciebie i tak to jakby, wiesz, nic nie zmieni. Wiesz, miałem taki miesiąc, że ćwiczyłem, trenowałem 5-6 dni w tygodniu i bo więcej nie można, organizm też musi odpocząć, regenerować się i nic się nie zmieniało, nie było żadnych efektów. No i w pewnym momencie masz taką rezygnację, że kurczę, ja się tak staram, daję z siebie wszystko, a nie ma efektów. No ale potem przeszedłem jakoś tę barierę i jakby dalej robiłem postępy. No i widać je w filmie. Ja na scenariuszu, reżyser Cyprian Oleński na każdej stronie zrobił taki znak wodny: Mateusz, 80 kilo byk. No i ja po prostu, wiesz, pracując nad scenariuszem, za każdym razem to widziałem i to po prostu wbijało mi się w głowę. Musiałem, to był nasz gentleman agreement, że ja dojdę do tych 80 kilogramów. A zaczynałem, startowałem od 72, więc nie było łatwo. Nie było łatwo, ale jeżeli miałbym przytyć 20 kilogramów, no to ja nie wiem, to jakaś katastrofa by była. Ja nie dość, że żal by mi było tej pracy, którą włożyłem na treningach, bo wtedy wszystko by się Ale zaprzepaściło. wiesz, świetny scenariusz, dostajesz świetny scenariusz. No oczywiście, żebym to zrobił. No zrobiłbym to, musiałbym dobrze to zrobić. Dlaczego tak długo musiałeś czekać na taką rolę? Bo tak naprawdę, no, od płynących wieżowców to jest kolejna taka duża, fajna rola, prawda? A płynące wieżowce, jeśli dobrze liczyłam, to chyba był film, który jakoś świeżo po szkole zrobiłeś, prawda? Tak. Do Płynących Wieżowców kariera mi się układała fantastycznie. No, co roku robiłem jakąś fajną rolę. Już nawet jak dostałem się do Akademii Teatralnej w Warszawie, wygrałem fajny casting, zagrałem główną rolę w scenie faktu w teatrze telewizji z samymi znanymi aktorami. I to też było dla mnie coś, bo wiesz, ja tam grałem główną rolę, a studenci wyższych roczników pojawiali się tam w dużo mniejszych rolach, czasami w epizodach. I pamiętam, też musiałem z planu przyjeżdżać do Akademii Teatralnej na Fuksówkę. To jest taki chrzest dla nowych studentów. Ja nie miałem lekko, przez to, że ja grałem w tym teatrze telewizji O, główną rolę. czekaj, opowiadaj, to ci dobrze. No słuchaj, jakby miałem pod górkę troszeczkę, jakby. No, ciężko było. No, musiałem, wiesz, nie dość, że byłem zmęczony, bo po prostu wracałem, przebiegałem z planu, byłem zwykle spóźniony, nie odrobiłem tych. Prace domowe są zadawane na Fuksówkę. Jezus Maria, ja nie miałem tych wypracowań, nie robiłem tych prac domowych. Miałem przerąbane, miałem jakieś kary. No, przebrnąłem i bardzo dobrze wspominam Fuksówkę w Akademii Teatralnej. Cieszę się, że wziąłem w niej udział, bo to nie jest obowiązkowe. Ale ja chciałem być, wiesz, częścią tej całej społeczności. No i co roku tak było, dobrze się układało, aż pojawiły się Płynące Wieżowce. Z Płynącymi Wieżowcami w ogóle to był jakiś totalny odlot, bo jeździłem po festiwalach na całym świecie. Od Nowego Jorku po Finlandię i w Moskwie byłem. Naprawdę to piękny czas, wiesz. No wyobrażam sobie, że w twojej głowie mogło wtedy się zrodzić wyobrażenie, że to się teraz zaczyna coś wspaniałego. Tak. I wiesz, nawet dostałem kilka fajnych nagród aktorskich, indywidualnych, też za film dostaliśmy sporo nagród. No i nie wiem, dlaczego jakby przez lata właściwie nie zagrałem żadnej głównej roli. Przez lata, bo to było kilka lat. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jakoś Płynące Wieżowce zagrałem to w taki sposób, że za bardzo byłem kojarzony z tą postacią i dla reżyserów jakby oni nie umieli mnie odciąć od tego, co wtedy zrobiłem, a ja próbowałem się od tego odciąć, że to w pewnym momencie chciałem, żeby to był już zamknięty etap, że idźmy dalej, że poszukiwałem nowych ról, zupełnie chciałem zrobić coś zupełnie innego. No i rzeczywiście musiałem czekać lata, żeby coś takiego się pojawiło, no bo rola w Furiozie to jest zupełnie inna To postać. jest trochę też taka lekcja pokory w tym zawodzie, która jest chyba częścią tego zawodu. Ostatnio rozmawiałam z Sebastianem Stankiewiczem, Który ma też O! przeciekawą, też gra w Furiozie, ale ma przeciekawą drogę właśnie. Świetną postać, tak. Ma bardzo ciekawą drogę swojej kariery, bo przecież latami grał trzecioplanowe role, epizody. On nawet grał zero w reklamie Lotto, o co go zresztą zapytałam. I mówię, czy ciebie to nie dobiło? On mówi, co ty, świetne pieniądze. Ale wiesz, przeszedł niesamowitą drogę i to, co wyciągnęłam z tej rozmowy z nim, co mnie zauroczyło i bardzo tak dodaje wiary w ogóle w sens robienia pewnych rzeczy, to, że on uznaje trochę ten zawód jak sport, w którym cały czas się trenujesz, ale gdzieś z tyłu głowy myślisz cały czas o tej roli, która przyjdzie i wierzysz w to. I jako przykład podał mi Mariana Dziędziela chociażby. No to jest Polska.
Jeszcze raz powiem, że to jest Polska, a nie Hollywood i niestety wielu naszych reżyserów idzie po najmniejszej, najkrótszej linii oporu i często jak już aktor był obsadzony w jakiejś roli, to potem przez najbliższe 10 lat będzie obsadzany w podobnych rolach. Inaczej było z Cyprianem Oleńskim, który robił Furiozę. No zobacz, Stanki zagrał chuligana, jednego z chuliganów. No komu przyszłoby do głowy, żeby obsadzić takiego aktora jako chuligana, a jednak jest to możliwe i Stanki fajnie zagrał. Tak samo mnie, no ja chuliganem. No. I jakoś on to we mnie zobaczył. No, na tym to polega, że oni też muszą nam dawać role trochę inne niż przyzwyczailiśmy ich do tego, no, niż to, jak zazwyczaj graliśmy. No, jakby my jesteśmy naprawdę elastyczni, tylko potrzebujemy tekstów, potrzebujemy scenariuszy i potrzebujemy, żeby ktoś nam dał szansę, żebyśmy mogli to udowodnić, bo mamy bardzo zdolnych aktorów w Polsce, tylko zwykle jesteśmy obsadzani po warunkach, a nie wbrew warunkom. Rzadko się zdarza, że mamy szansę wykreować jakąś rolę, stworzyć ją. No a w Stanach oni mają za każdym razem, tak? I takich ról też poszukują, że raz grają chudego, raz grubego, raz introwertycznego, raz wariata, raz kogoś w ogóle zamkniętego w sobie, raz księdza. Mają na to szansę. A u nas, jak aktor gra księdza, to już zawsze gra księdza. Jak aktor gra jakiegoś chuligana, to zawsze będzie. Jak gra bandziora, to już po prostu w 8 następnych filmach zagra bandziorów. No i tak niestety u nas troszeczkę jest. No. I my próbujemy zawsze z tym walczyć, aktorzy. A myślisz, że to wynika z jakiegoś rodzaju oszczędności że i takiej zachowawczości, że jest ryzyko? No bo faktycznie w Stanach bardzo atrakcyjne jest właśnie to, jeżeli możemy zobaczyć aktora w zupełnie nowym wydaniu. Chyba u nas jest większe ryzyko. W Stanach oni tak nie boją się ryzykować, bo mają ogromny rynek. Robią filmy na cały świat, a jednak u nas, my żyjemy w 40-milionowym kraju i ja widzę, jak moi koledzy próbują zrobić film, jak mają fantastyczny scenariusz, chodzą od producenta do producenta, od instytucji do instytucji i jakby próbują przekonać do swojego pomysłu i nikt nie chce ryzykować, wszyscy boją się ryzyka. Rzadko zdarza się tak, że wiesz, że ktoś ryzykuje, mówi dobra, zróbmy tak, no i często jest tak, że się wygrywa, no bo właśnie chyba mam wrażenie, że różni wariaci, tacy pozytywni wariaci, szaleńcy osiągają największe sukcesy. Ludzie, którzy nie boją się tego ryzyka, a nie ludzi, którzy jakoś idą, tak robią zachowawczo, ale niestety film w Polsce to jest sztuka kompromisu. No widzisz, Hubert Urbański też mówi, że ryzykanci najwięcej wygrywają w Milionerach. A właśnie, Hubert. Hubert zresztą jest aktorem po Akademii Teatralnej w Warszawie. Otóż to. Mateusz, udanej partyjki tenisa, kto wygrywa częściej, tata czy ty? Dokopię mu dzisiaj. Dobra, no to bawcie się dobrze. Dzięki za rozmowę. I dziękuję ci bardzo za spotkanie. Na jakiejś premierze. Mam nadzieję, że na premierze Furiozy. Mam nadzieję, że w końcu będzie można normalnie pójść do kina i że widzowie docenią nasz film.